Yo, z tej strony Burige i zaczynamy grę Tours 2 w pokoju Anny na jajach, tak jak w ostatnim odcinku skończyliśmy. Ja nie zupełnie wiem, co ja powinienem robić, więc odwolę dziennik pod L, dobra. Dawid i doktor, dużo mnie kosztowało, strona nana, ta. Tak, 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 ale nic nie poszło tak jak planowałem, już chyba tylko Dawid może im pomóc, okej. Okay. Pomogliśmy panie Anna na jajach, co to jest? Co ty do mnie mówisz? Nie, chyba nie do mnie. Otwórzmy te drzwi. Patrzysz, nie patrzysz? Na wszelki wypadek. Okej. Okay. Łatwy zameczek, więc nie będzie problemów. Dziś w klubie będzie bęk. Spoko, ziomuś. Od paru godzin, ostro. Tylko dopiero co ziomuś się zamknął. Szybko ci czas płynie. Za co? Ty zboczeńcu. Panie, kogoś chciałeś zgwałcić. Ekstrasensorycznej percepcji. A, no tak, spoko ludzi. Ciekawe, że nasza postać właśnie otworzyła szczękę ze zdumienia, nie wie co się dzieje. Nie, normalnie wygląda. Ale każde ryzyko było warte tych efektów. O co chodzi? No, dobra, dawaj. Chcę wiedzieć. Depresja, złość. Ło, samobójstwo, to już śmiesznie. W takiej bliskości do mózgu przekaz magiczny wydaje się zaburzać niektóre procesy myślowe. Niestety to tylko teoria. Będę tak obracać kamerą, będzie tak epicko i filmowo. Poczuć ten bit unoszący się w powietrzu. Sposób, w jaki komunikują się, pozwala nadawać, odbierać, jak powinien, nawet nie wiedziesz, o co mówię. Dobra, dobra, fajnie. To tylko teoretyzowanie. Nikt jeszcze jednak nie widział komórki, na pewno nie ma... Nie w nowym Ashos. Dawaj, zabiję tą bestię. Jestem super uczynkiem w końcu. Dobra, okej. Okay. Pozwólcie, że znowu zacznę bawić się w questy poboczne, bo jak widzicie, nasza postać już nie jest taka silna, jak się wydawała, w tym, przynajmniej w tym rozdziale i pod koniec pierwszego. Więc opłacałoby się trochę wzmocnić ją, przynajmniej poprzez expienie, a najlepiej jeszcze zrobić trochę hajsu, bo hajs musi się zgadzać i po prostu zakupić sobie przedmioty takie typu, jakby to Ragnar powiedział, miecz zniszczenia świata plus 5. Nie wiem, zbroja epicko. No jak to jest piękne to miejsce, wy. Ale, nie no, chodźcie na tamten balkon, znaczy ten taras widokowy. Ja pierdziele, no Polacy, co oni umieją robić? Kurczę, dla mnie ta grafika już jest przepiękna. Z tego co słyszałem, to Wiedźmin 3 ma zająć w ogóle wszystkie możliwe rzeczy. Ja muszę nagrać przed Wiedźminem 3, pojawi się Wiedźmin 1 i 2. Zrobimy wszystko, znaczy nagram Wiedźmina 2 po stronie ludzi, ponieważ dwa razy byłem po stronie elfów, ale przyniosę save do trójki, jeśli będzie taka możliwość, a pewnie będzie, po stronie... A gdzie są te questy? Gildia kupców? Nie. Zdrajca, gildia magów chyba, tak? Tak. A przyniosę save po stronie... Co, o czym zamówiłem? Co to jest? Will you at least talk to me about? What's the point, Ion? You're starting to worry me. I just like to be alone for a while. Zostaw, ona władna nie jest. Excuse me, you're interrupting. I couldn't help but notice your lady friend is in a bit of distress. She'll be fine, thank you. Okay, spoko. Didn't perchance get a new pair of earrings? Yes, they were a gift. Ah, no, spoko. How did you? Any reason she should be? Ask her. Not in the mood. What if I told you I could help? You can't. Słyszałem, że od niedawna masz nową biżuterię. Mieczek mamy fajny, nie powiecie, że nie. Chciałem powiedzieć, że tak, Wiedźmina 3 przejdziemy po stronie ludzi, ale przyniosę sobie po stronie elfów, ponieważ po pierwsze elfy zawsze były bliższe mojego sercu i po przeczytaniu książek właściwie całej mam kupioną całą kolekcję, to nowe wydanie, które pojawiło się wraz z wyjściem drugiej części gry. One były bliższe mojemu sercu i w książce, chociaż w książce wszystkie, jak w grze, i ludzie, i elfy byli pokazani dobrze, czyli...
Why would someone make such a horrible... Some people just don't consider the consequences of... I'll take your... I think the real reward may be coming later tonight, if you take my meaning. Thought you might say that. Okej, ale... Kurczę, cały czas mi przeszkadzałem w powiedzeniu tego, co chcę powiedzieć. O czym ja to ja wspominałem. A tak, że w dwójce grze, jeśli byliście po stronie ludzie, to ludzie byli przedstawieni jako nie spoko ziomki, prawda? Tak samo było po stronie elfów, za to w książce Sapkowski raczej przedstawił obie rasy, że tak to ujmę, źle, czyli zamiast przedstawiać pozytywy obu tych nacji, to obie przedstawił w tym negatywnie. Ale jednak elfy bardziej lubiłem i tak samo potem w grze się to zrobiło, ale okazało, więc przyniosę sobie, zrobię po stronie ludzi ten grę, ponieważ po stronie ludzi przeszedłem raz i to nie był jakiś tam, wiecie, stuprocentowa gierka tak jak po stronie elfów, tylko tak jakoś przeszedłem fabułę, tylko bo jakoś nie mogłem się wczuć. A postanowiłem, że nagram po stronie ludzi, ale jak już mówię, do trójki przyniosę save'y po stronie elfów, żeby już w trójkę zacząć po stronie elfów, jeśli będzie taki wybór, bo lubię saskie, one super ładne i w ogóle zarąbista laska. Tak, ja mam lepszy hełm, ale ten wygląda ciekawiej. Wiecie co? Kupię ten kapalin. I coraz mniej hajsu mam. Niedobrze. Jak tam się mój ekwipunek przedstawia? Weźmy ten. No, dużo lepszy nie jest, ale dobra. Jakoś to wygląda przynajmniej. Ulepszę go. Mhm. Mam tutaj lepszy, mamy najlepszy jaki mogę łucznikiem. Dawaj. Przynajmniej nasz postać się z nami zgadza. No, nie zły jestem, jeśli chodzi o wykonywanie waszych zadań. Osłonek przed wodą? A, tak, chodzi na plażę, no okej. Fajne rękawiczki mamy. Się to rękawice, nie rękawiczki, ale okej. Tylko trochę nam się kłócą ze strojem. Tak mi się wydaje. Nie, one tak wyglądają? Nie, chyba się trochę kłócą ze strojem, jeśli chodzi... Chociaż nie wiem. Right now I have need. Promise not to laugh. It's very serious. Zeżaru? Come again. A curse or a hex of some kind. Najgłupsza śmierć na świecie, zginąć przez parasol. Ja bym już lat nie chciał zmartwychwstać po takim czymś. Taki wstyd. But if I don't get this situation. You're asking me to kill a man. Ludożerny. Oh, Yathalin, help me. You must think I'm a crazy old crone. I assure you, my faculties are all here. I have a theory that the Merchants Guild in Hatmandor, where the stalker... Dobra. This would be a first for me. Wonderful. Mr. Oro, nasza postać ma ten taki beznamiętny głos, ale... Please visit his home and make sure he's all right. Ja wyczuwam ten sarkazm w jego wypowiedziach. To będzie moje priorytetowe zadanie. He's a regular customer. Lubię, przywiązuje się do naszego bohatera. Pozostawi, jak przejdę tą grę, to będzie jedna z tych postaci, która zostanie w moim umyśle jako ta, którą polubiłem. Dobrze, ja to zaraz. To jednak nie będzie mój priorytetowy quest, bo ja bym bardzo chciał wykonać ten na tego potworka. Tylko ja muszę jakoś wyjść z tego miasta. W prawo pod. Dobra, stąd w prawo zaraz. Okej, gdzieś to powinno być wyjście. Okej, jest. Tak mi się podoba ta lokacja, że mógłbym z niej wychodzić. Mówię tak, porobię trochę tych pobocznych questów, bo naprawdę nasz, mój przynajmniej zapas pieniędzy jest, nie jest nieskończony w tej grze jednak. Wydawało mi się, że mamy bardzo dobre itemy po tym, jak ten mag dał nam jakiś tam mieczyk, czy łuk dał nam, żebyśmy nie byli leszczami, a okazało się, że on jest 1000 razy gorszy od mojego. A teraz w ogóle mam dobry łuczek. Przewagą tego naszego, że wybrałem klasę łucznika, to zupełnie zrobiłem, wiecie, na ślepo, nie wiedziałem, że to będzie takie dobre, to że naprawdę on niezależnie od długo jest silny, ponieważ nosi i mogę wystrzelić kilka strzałów jednego przeciwnika, co zwiększa moje obrażenia, no teraz chyba 11-krotnie, tak? Znaczy w sumie nie, bo każda strzała zadaje 75% obrażeń.
Nie chcę mi się liczyć, ale jestem pewny, że przynajmniej z pięciokrotnie większe obrażenia. Nie, no chyba z siedmiokrotnie większe obrażenia zadajemy niż normalnie. Ale nie chcę, naprawdę nie chcę mi się liczyć. Sądzę, że to jest dość trudny rachunek w pamięci. Ale mniejsza. Jeśli chcecie, to. Zębacz? Witamy w gotiku? Jaszczur. Ooo, jakie silne gumowe tyfy! Czemu to tak wszystko takie silne jest? Ale walka mieczem dwuręcznym wygląda fajnie. Trochę jednak wolniej niż się spodziewałem, ale. Ale fajnie. Właściwie nie, nie tyle co wolniej co się spodziewałem, to na początku myślałem, że jest szybciej niż się spodziewałem, a teraz jest tak jak mniej więcej sobie to wyobrażałem. Ale miecze mają naprawdę dużo obrażenia tutaj, bo nasz miecz chyba ma teraz 400+, z tego co pamiętam. Dawno nagrywałem, wiecie co, ja nagrywam tego Towardsa tak, że nagrywam dwa odcinki, potem dwa odcinki Bioshocka i dwa odcinki Amalura i tam mniej więcej czasami League of Legends nagrywam czy coś takiego, zależy co wpadnie. Co daje to oko? A właśnie raz, sprawdzę miecz mój. Ale chyba dzisiaj trochę dłużej pogram, bo mam ochotę na tego Towardsa. Bardzo mi się podoba ta lokacja i w ogóle ta gra mnie wciąga coraz bardziej. Dalej w las. Zmniejszone 40% i wpływają tylko na manę. Chyba można by sobie porobić kilka razy taki eliksir, chociaż ja się odmówię, w tą alchemię jakoś niespecjalnie chcę mi się bawić. Wiecie co, on jest dość silny. Spróbujmy szybszą bronią. No, to jest niegłupi pomysł. Tak, on jest zbyt wolnym przeciwnikiem, żeby mógł zaatakować, kiedy my tak spamujemy. Dobra. I leżysz, przyjacielu. Jak ja tam stoję z levelem? Czy może wbiję jakiś? Nie wiem. Nie. 26 poziom. Tutaj mam wymaksowane. Coś jeszcze chciałbym wymaksować może. Wiecie co? Nie. Mam wymaksowane najważniejsze. Teraz wymaksuję blok. I może kontratak. Tak. To będzie niegłupi. A potem pomyślę o odporności. Kondycja może i co tu jeszcze mam? I oczywiście potem znowu się pobawię w naszą umiejętność kowalstwa, żeby robić te lepsze rzeczy, ale kurczę, będę musiał chyba zbierać wszystko jednak znowu i niszczyć. Bo coraz mniej mam tych przedmiotów. Do niszczenia i do craftingu, że tak to nazwę po angielsku. Lodowy nektar. Tak. Wow, wow. Ja powinienem zapisywać gry, bo w pierwszym rozdziale sobie już pod koniec radziliśmy tak, że nie musiałem tego robić w ogóle. To jednak trzeba zacząć znowu. Nawet tą ich broń pozbieram i no w sumie wszystko one zbierą. Bo tu teraz nie mogę sobie pozwolić na marnotrawstwo po prostu. A mam już dość dużo dźwigu, bo dodaję trochę do siły. Ponieważ zmieniłem trochę tą stylówę, nie tylko łucznika, jednak te bronie. Ja też się bawię, więc mam więcej dźwigu i mogę więcej tego nosić, tak czy inaczej. To co, chyba kontratak jest najlepszym pomysłem, bo zadaje dużo obrażenia. Potem jeszcze będę chciał zwiększyć umiejętnością te obrażenia, znaczy dodając punkt umiejętności w nią, więc będzie spoko. Uuu, zginąłem. Ach, przepraszam was, trochę się rozkojarzyłem. Chciałem wypić potka, ale nie zdążyłem. Czytaj, czy może miałem autozapis? Nie wiem, bo nie widzę, ale chyba dobrze. Oj, kiepsko. Czytaj. Jakiś może. Dalej. Chyba nie. To ja zaraz wrócę, jak tu już tam będę na miejscu. No. Okej, jestem. Chciałbym wam coś pokazać. Ja w ekwipunku przyszykowaną zbroję, na później o niej zapomniałem. I teraz ją właśnie zauważyłem, że mam. I coś wam pokażę. Czekajcie, niech będzie przodem. Jakoś lepsze światło złapię. Dum, 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 dum. Ta-dam! Epic! Ta zbroja jest tak kozacka, że się normalnie zesrałem, musiałem iść po papier toaletowy i dopiero wrócić nagrywać. No niesamowita jest, nie powiecie, że nie. Dobra, tym razem jestem gotowy. Okej. Okay. Dawaj ziomuś, kurczę, od tyłu. Sachamy. Kurczę, z każdej strony walą. Rzuciłem sobie na pasek umiejętności kilka mikstur typu zwiększona siła i tak dalej. Chyba jednej użyję, 8 to będzie siła, tak. Zobaczę, czy teraz są większe obrażenia, są większe. Ona zwiększa tylko o 10% tą siłę, ale jednak. Kurczę, mogłem też sobie zwiększyć wytrzymałość, ale nie rzuciłem sobie na pasek umiejętności takiej
To pod siódemką ma miksturę celności. Coraz większa, wiecie, obrażenia z łuku i tak dalej. Bane, kurczę, tutaj jest tak mało miejsca, że się nie da wprowadzić walki. Okej, no muszę walić tym blokiem cały czas, znaczy kontrą, bo jest najbardziej efektywna. Efektowna w sumie też jest. Okej. Oj, 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 było blisko. Masz tym silniejszym. Potem będę chyba tym silniejszym maksował, ponieważ on potem może mieć pewnie dużo obrażenia i jest obszarowym ciosem. Jako jedyny z tych moich umiejętności walki mieczem lub właśnie obuchami. Pozbieram wszystko, co mają. Z nekrów robi się bodajże celności, dokładnie. Ja mam tych mikstur dużo zrobionych. Dzięki temu sobie właśnie robię te miksturki, no a potem na bossów, czy może na silniejsze potwory, lub większą ich ilość. Będę mógł sobie tworzyć miksturki na celność i zadawać dużo większe obrażenia z łuku. To może się przydać. Kurczę, dużo was tutaj. Ja pierdziel, no nie radzę sobie zwyczajnie. Jestem martwy po chwili. Jeszcze część będę musiał zapisywać, cholera. Wielkie nekmy, widzę fajne przedmioty przy sobie. Chętnie mu zabiorę zaraz, jeśli przeżyję. No nie przeżyłem, świetnie. Znowu zapisów nie robiłem oczywiście. Wybaczcie mi, ale lamie coś ostro. Okej, zmienił się. Dobra, wycofam się od razu i tutaj będę się starał z nimi walczyć. Dobra, idzie całkiem nieźle. No właśnie, zaraz przestanie być fajnie. Dobra, jeden mniej. A nie, on żył, tylko się wyrócił. A mogłem go dobić. Tylko nie wiedziałem, myślałem, że on spadł. Game. Więcej was matka nie miała. Ale są brutalnie silni. Już mam dobry pancerz, powinienem móc jakoś sobie radzić. W sumie gram na trudnym. Zapominam cały czas. Uch, było blisko. Jest i wielki nekr. Dawać itemy mi. Nic nie widzę. Gramy w trybie FPP. Był blisko. Jak was tutaj wykończyć w jakiś mądry sposób? Nie mam pomysłu. Tak, to chyba nie głupie. Co chwila walić tym silnym. A nie można cię dobić, ty się wywracasz, ale jesteś szkieletem. Nie ma czegoś takiego jak wbicie ci. Szczególnie, że to buława, to się raczej nie wbija. Klatę piersiową. A ty zresztą serca nie masz, to też by gówno dało. Dość dużą broń masz jakiegoś, jak na kogoś bez mięści ściegiem. Albo okej, nie będę się wykłócał. Mam nadzieję, że da mi dużo rzeczy potrzebnych do ulepszeń. Zaraz lepsze są potrzebne. Są na przykład już do zbroi potrzebuję czegoś takiego jak kolczuga. Wiecie, te takie pierścionki są połączone. I na razie nie spotkałem się, żeby coś dropiło takie rzeczy. Będę musiał kupować chyba zbroję, żeby lepsze zbroje, co byłoby bez sensu. Chyba, że zacznę znajdować w skrzyniach jakieś ciekawe, zapiszę grę. Nie popełnię drugi raz tego samego błędu. Zwiększę sobie siłę. Okej. I dawać mi ich. Widzicie, obrażenia od razu trochę wzrosły. Nie jest oczywiście to zmiana taka, że WTF od razu będę miał ich na dwa strzały, bo to byłoby bez sensu. Chociaż pewnie... Znaczy wiem, że chyba można zrobić sobie miksturę 50%, wiem, że na pewno 50% siły, potem może i 75%, a nawet 100% więcej siły. Ale ja nie daję w alchemię. No chyba to byłoby OP nawet, tak jak na przykład w Wiedźminie. Nie,
Nie wiedziałem, że alchemia może być tak silna, kiedy zrobiłem postać pod 100% alchemię, byłem nie do zabicia. Znaczy, grałem na poziomie mrocznym, to byłem do zabicia bez problemu, ale... miałem obrażenia większe niż się spodziewałem. Kumple mi odradzali, nie rób alchemika, ludzie w ogóle się tam rozpisywali na forach, że alchemik nie ma sensu i tak dalej. Uwierzcie mi na słowo, alchemik jest chyba najbardziej OP postacią w Wiedźminie dwójce. I to nie tak, że rozbicie sobie petardy i rzucacie petardami we wszystko, tak też można. Petardy potem są super silne, ale robicie sobie po pierwsze miliard mikstur. Jak jesteście zatruci, to macie zwiększone obrażenia, zwiększone odporności, wszystko. Przy okazji właśnie petardy. I ten alchemik, jak naładuje adrenalinę, to wchodzi w tryb berserkera, gdzie ma mniejsze, zwiększone obrażenia w niego, są zmniejszone, znaczcie. I jeszcze on ma większe obrażenia, ogólnie potęga. Powinienem schować, bo jeszcze zapominam. Okej, okay. Potem wszystko to poniszczę po tym queście. Jeszcze z ciebie wezmę lota. Okej, okay. Tych oczu nie wykorzystuję. Mi się nie chce, w sumie one są niepotrzebne. Fajnie, że mam taką super szybką regenerację życia, jak schowam broń. To mi ratowało życie w tym labiryncie. Uciekałem przed przeciwnikami, chowałem broń i po chwili miałem z powrotem całe życie. Tak na wszelki wypadek, jakbym się płaty skończył. Dobra, nie masz obstawy, to leżysz. Pojedynkę nic mi nie są w stanie zrobić. Okej. Okay. Lodowe nekry są lodowe tylko pod tym względem, że są odporne na lód. Nic więcej im to nie daje. Znisz nadajnik. Ja mam chyba zniszczyć jakiegoś potwora. O my god, to jest ten potwór! Jaka bestia, co to jest? Okej, okay, jak to... No dobra, dobrze, że jestem łucznikiem. Nie spodziewałem się takiej bestii. A no... Jednak łucznik to jest siła w tej grze. Ale mam takie obawy, że on może mnie zabić na strzała. Ale już leży. Wow. Nie wiem, jak się nazywa ten potwór. Ale nic z niego nie wypada. Jaka bestia, no powiem wam, że mnie to zaskoczyło. Tutaj jeszcze wezmę, co tu mamy. Mistrzowski zamek, czy może być coś ciekawego. Najpierw się rozejrzę, jak to zrobić. Tutaj będzie trzeba szybko... Okej, okay, jakoś to będzie. Raz, dwa, trzy... Nech, zamieniłem już. Koniec. Dobra, jeszcze raz. Oj, to będzie ciężkie. Ale się udało. Co mamy w środku? Coś niesamowitego, mam nadzieję. Słaby topór. A w sumie nie, niezły, ale to dwuręczny. Osobistwa, platforma, okej, okay, rozkład, amulet, no i w sumie nic specjalnego. Coś tu może jeszcze jest? Chyba nie. Więc wyjdę na ten taras i się teleportuję. Okej. Okay. Dobra, jak tam do ciebie dojść? A, w ogóle to był quest w tym, w akademii, to do akademii się kieruję. I ty gdzieś tu siedzisz, tak? To ty. Tak, udało się. Sage words. I wish I had something better to offer you than one of my own products, but you may find use for it. Don't worry. No ej, no ziom, musiał mieć jakiś hajs może. Kolczyk, zobaczymy co daje ten kolczyk. W ogóle kolczyki będę nosił? Czy to będzie jako amulet? Jest i kolczyk. Kolczyk, siła woli 15%, no. Gówno mi to daje w sumie, a kolczyku nie będę nosić, nie jestem gejem. Dobra, no to jakiś inny quest niech zacznę. W ogóle level wbiję, to fajnie. I dajemy, tutaj mam... W sumie max, więc dajmy siłę. I trochę do tego. I teraz blok, kontratak. Co mi to dokładnie daje? Szansa z kontrataku, obrażenia zwiększone. 12% na manewr specjalny. Trafienie krytyczne 5%, okej. Okay.
No i potem oczywiście to. Kolejny quest. Nowe Ashos. Ekskluzywne parasole, tak, chcę to zrobić. Nasze parasole normalnie cię pożrą. Nie, dobra, to było słucha, nic nie mówiłem. Chciałem wymyślić jakiś super slogan reklamowy, ale coś nie wyszło. Not now. Że to jest parasol niby? To nawet nie wygląda jak parasol, przepraszam bardzo. Tak, nie atakuj bronią, która nie ma na nich skutecznego działania, Bori. Okej, na szczęście nie są jakieś super wytrzymałe, ale... Jak to jest parasol, to jestem arcybiskupem, nie? One nie tyle co są ożywione, to zmienione w jakieś potwory. Chyba że sprzedawali parasole w takich kształtach dziwnych. Ale okej, nie mam pytań. Przynajmniej nie były jakieś super silne. A, zniknęło od razu? Nie, są. Tylko jeden jest, bez sensu. Ale jak już tu jestem, rozejrzę się, ale to chyba nic nie ma. Nic, dobra. Przynajmniej nagrodę dostanę może od tej laski. Coś chyba, że szybko zmieniają się tu pory dnia w tej grze. W Gotiku to jednak nie było. Oczywiście szybciej niż w świecie realnym, bo to normalka, ale... Jednak aż za szybko. Co ty robisz? Wyjdź out of... I'm looking for Aurora. You can't just barge in here like this. I said get out. Ej, no trochę kultury, ziom, kobieto. Warn him. This is going to sound a little strange, but he recently bought a dangerous item from a bird watching. There's an exhibition. The one day out of the year I don't have to clean up their shit. Thank the gods. No dobra, spoko, luzik. So what's this item you're so worried? An umbrella. It's a device you hold over your head to shield off the rain. Sounds like you might need one where you're going. Otherwise have fun picking their dung out of your hair. Okej. Lecimy na wystawę ptaku, która jest bardzo blisko. Czy to było na pewno? Nie, to nie było tam pewno to. Ta wystawa? Nie, ona jest bliziutko jednak, dobra. Kurczę, ale wy macie kozackie zbroje, tutaj strażnicy są przekozaccy. Z takich tureckich klimatów wpadliśmy w wschodnie, znaczy tego, chińskie, tak. Kozacko. Dobra, to chyba tutaj będzie. Jeden parasol wybił wszystkich ludzi, nie, wybił wszystkie ptaki. Dawaj, mistrzu. Myślałem na początku, że to ludzie leżą i to było tak biednie. Dobra, leżysz. Co z ptaków wypada? Pewnie pióra. A co dałem pióra? Nie, jajko. You'll understand if I'm not in the friendliest of modes. Especially if you're... It wasn't her fault. Bluvia didn't know her product was... Spoko, luzik. I'm sure. Dobra, teraz pozbierajmy jajka, które dałem 1200 punktów wytrzymałości. To znaczy, że nas leczy po prostu. A ja mam ostatnio deficyt potionów na życie. Tak, patrzcie, 1200 punktów wytrzymałości. Tak, takie najdroższe mięso. Nie patcha, więc możemy to tworzyć. Dość daleko rozmieszczone od siebie, będzie dość prosto. Dobrze, udało się za pierwszym razem nawet. Takie są najłatwiejsze, kiedy te dziurki nie są blisko siebie i ja mogę spokojnie zdążyć z kliknięciem. Mamy tu niezły secik. Do zniszczenia i ulepszenia naszego. Pozbieram wszystko, bez pustych przelotów. Z tego dużego orła czy jastrzębia może coś wypaść fajniejszego. Chyba jastrząb, ale tam się nie znam na ptakach, nie jestem ornitologiem. Sęp. A, rzeczywiście, nie widziałem twarzy. No dobra. Łuba.
Okej. Coś tu jeszcze jest? Wszystko co leży teraz zbieram, bo naprawdę patrzę. Ja ile miałem w pierwszym rozdziale? Chyba z 50-60 tysięcy. Tutaj hajs się nie zgadza. Ciebie tutaj nie ma, więc mistrzowski zamek kolejny dla nas. No to już będzie gorzej, ale spróbujmy. Oj, było blisko. Ach, udało się. Świetnie. A tutaj? Pogięta różdżka, jakiś tam sztylet to nazwie ogon wobra. Super nazwa dla broni. Dobra. I idźmy powiedzieć lasce, że ją tam ocaliliśmy przed katastrofą. Że może jeszcze sprzeda kilka parasolów w swoim życiu, jeśli ktoś jej znowu zaufa. Wielki slogan. Nasze parasole już nie zjadają ludzi. Przyjdź i zakup jeden. Chyba tutaj. Ojojoj. Dobrze, nie są jakieś super... tego. Mądre, inteligentne, nie zauważyły, że tu jestem. Dawaj, ziomuś. Wyglądają nieźle, ale no, w ogóle nie przypominają parasola. Yep. Mam nadzieję, że ta laska żyje, bo ja bym chciał hajs i punkty doświadczenia z EnQuest. Jesteś, żyjesz. I couldn't possibly have... Professor Murray was nowhere to be found. What are the... I just received word before this happened that he's safe at the university. You're not the first. What sounds like a reasonable... That'll be fine. Well... O, 3000, ładnie. You'd better believe I'll have retribution for this. I just know it was the guild. If I can't find sufficient... Okay. Remind me not to get on your bed, sir. Okej, to w takim razie tutaj wam podziękuję za odcinek. Z tego miejsca serdecznie zapraszam na kolejne. Do zobaczenia, do usłyszenia, hej!